14 rozdział za znaczy przed nami, kurde. No powoli do tego lecimy. No też mi się wydaje, że w piątek zrobimy jakiś dłuższy live. Jakiś tak, nie wiem, 6 godzin pogramy sobie i to kończymy tą gierkę, co? Tak myślę. W niedzielę znowu pociśniemy. W niedzielę pociśniemy za to już ten. Już mam nadzieję, będziemy już dokończymy czwórkę. Mam nadzieję, że już w niedzielę pociśniemy sobie albo w sobotę tego Uncharted'a w Zaginione Dziedzictwo i tak samo dokończymy. Do urlopu mojego skończymy wszystkie Uncharted'y, mam nadzieję. Alcazar widziałby to inaczej. Ale się podziało, naprawdę. Prawda? Okej, cieszmy się. Ale pamiętaj, po co tu jesteśmy. Uwierz mi, że pamiętam. Tylko przypominam. To taki jest plan, że będziemy teraz cisnąć te live'y do końca, bo do urlopu chcę dokończyć Uncharted'y, żeby już, wiecie, później, żeby być na takim gazie, jeżeli chodzi o Uncharted'y. I jak ukończymy czwórkę i Dziedzictwo Zaginione, to oficjalnie będziemy mieć 19 gier ukończonych w 2019 roku. Uhu! Dobra, jeszcze nie mów hop, bo się jeszcze wypieprzę, ale już jestem coraz bliżej. Już 17 gier się udało przejść. W ciągu ostatnich chyba 4 miesięcy. Szybciutko, bardzo szybciutko. Nie, może 4 przesadziłem, tak gdzieś... No znaczy za 4 miesiące będzie, kurde. Ja tak dopiero w połowie roku się zczaiłem, że trzeba zacząć gry przechodzić. Ale gram, trzeba przyznać, że gram bardzo dużo ostatnio. Ostatnio gram bardzo dużo. Dawno tak dużo nie grałem w gry, co teraz. Później Fire Emblem. Później, jak wrócę z urlopu, dokończę Fire Emblema, tłumaczę odcinki zaległe z Xenoblade Chronicles 2 i dodatkowo jeszcze gram w Borderlands 3 prawdopodobnie. Więc takie 3 gry będę cisnął we wrześniu, aż do premiery Outer Worlds, gdzie wtedy obecne serie będę starał się już dokończyć i będę starał się wtedy Outer Worlds na maksa pocisnąć jak się da. Później w listopadzie wyjdzie Death Stranding, wyjdzie... Co tam jeszcze wyjdzie? Chyba wyjdzie później jeszcze Star Warsy i Pokémony. Ty Nolaj, znowu wyjdzie, a nie tylko w gry grać. True story, coś tym jest. No ale podoba mi się takie coś. Ja lubię grać w gry, po prostu sprawi to frajdę. Mam ostatnio taki epizod, że... Ja już o tym mówiłem kiedyś na live, tak bardziej z gościem wtedy rozmawiałem, że ostatnio właśnie chyba zeszła ze mnie jakaś presja na tego YouTube'a. Chyba zeszła ze mnie presja na robienie YouTube'a. Wydaje mi się, że trochę znikła mi ta taka chęć, że... taka podświadoma, bo od lat już wyłączałem sobie takie myślenie, że chcę coś osiągnąć na YouTubie. Takiego, wiecie, takiego wow, jakiś sukces. Tylko ostatnio mam takie podejście do YouTube'a takie bardzo swobodne. Presja ze mnie zeszła i teraz czuję, że po prostu robię to dla siebie, tylko i wyłącznie. Że to, że wy jesteście ze mnie bardzo miłe, lubię to, fajnie, że wpadacie, ale to nie jest jakby priorytet. Włączam sobie live'a i sobie gram i gadam, a to, że nikogo nie ma, no chuj, no bywa, nie ma nikogo, to nie ma nikogo. I dzięki, wydaje mi się, że dzięki temu czasami bywa, że jest dużo więcej osób niż było kiedyś. Nie wiem, jak to się dzieje. Więc ogólnie ostatnio mi się bardzo dobrze gierki gra. Nie wiem, jakoś tak mi naszło, że po prostu tak idealnie mi się gra. Tak luźno, swobodnie, do celu. Lubię kończyć gry. Może ten system taki zaraz zacząłem, że przechodzę po jednej grze z rzędu i nie rozdrabniam się na wiele gier, to może to lepiej nadziała. I może teraz, jak się już nie rozdrabniam na kilka serii na raz, to może mi to po prostu sprawnie idzie, bo się skupiam na jednej grze i tyle. Może też o to chodzi. No jasne. Ale poza tym, że jestem bardzo zadowolony z tego roku, że już tyle gier nam się udało przejść. To jest geniusz. To jest dla mnie w sumie najważniejsze, żeby te gry poznawać. Jeszcze jednej rzeczy mi brakuje tak naprawdę, jeżeli chodzi o tego mojego YouTube'a. To mam takie wrażenie, że takich serii z innymi ludźmi jeszcze mi brakuje trochę. Że z Łukaszem chciał coś poprzechodzić tak na stałe, tak systematycznie z Łukaszem grać. Systematycznie z Happy'em coś pograć, jeszcze jakieś inne osoby pozbierać. Z Plewim chciałem dokończyć Deforest, chociaż Deforest jakoś tak mi się nie za bardzo poda cały czas. To co po live, co na live po Uncharted? O, co na live po Uncharted? Pewnie Borderlands 3, bo jak wrócę z urlopu, to Borderlands 3 już będę miał na pudełku, znaczy w pudełku. To może Bordera 3, będziemy przechodzić wtedy na maksa? Raczej Borderlands 3, tak bym stawiał. Znaczy Borderlands 3 chciałem przejść, jedną serię zrobić z Happy w koopie,
Ale jedną serię zrobić samemu, ponieważ samemu na grę na pewno ukończę, a z Happym nie wiadomo, no bo zawsze jak się z kimś gra, to nigdy nie trudno się zgadać, trudno się zebrać do grania. A samemu to będę grał i myślę, że samemu w miarę szybko ogarnę tą gierkę. A jak będę grał z Happym, to nie wiadomo, ile to lat wyjdzie, że my to ukończymy, czy to nie ukończymy. Galanonim, to... Wiecie co? To jest trudny temat. Powiem wam tak, że ja też tak często mam, że mimo, że teraz mieszkam w Niemczech, więc ciężko, żebym się teraz ze znajomymi spotykał bez przerwy, ale też tak często miałem, że w takim pewnym wieku trafiłem na ludzi, którzy po prostu nie za bardzo brali mnie pod uwagę. Że po prostu jakby nie chcieli ze mną wychodzić. Znaczy, mogłem się cisnąć, że będę z kimś wychodził na siłę, wiesz, cisnąć ich, że o, chodźcie ze mną, ale tak jakby nie chcieli do końca ze mną, jakby tak wiecie, nie miałem takiego parcia. Ale to tak, nie wiem dlaczego, tak może takich ludzi trafiamy, Gal, może o to chodzi, nie wiem. Na pewno fajnie, jakbyś poznawał nowych ludzi, no kurde, wiesz. Galu, no jak chcesz, to wpadnij do mnie do Hanoweru, przylecisz samolotem i posiedzimy, będziesz miał z kimś wyjść. Trochę droga wyprawa, ale jak chcesz. Koks, jaką postacią będę grał? Kurde, nie wiem, jakie są postacie Koksu w Borderlands 3? Nie zastanawiałem się nad tym zupełnie. Tak naprawdę ja nie spoilerowałem sobie Borderlands 3 w ogóle. W sensie ja nie wiem w ogóle, o co w tej grze chodzi. Ja nie wiem w ogóle o co... Nie wiem, czy tam coś się zmienia, nie? To co samo? Ja tam lubię samotność. Ja trochę też. Też trochę lubię samotność, ale ja bardziej ten sposób, że ja... Ja z natury jestem introwertykiem. Chociaż oczywiście cechy nie są jednoznaczne, nie jestem jednoznacznie introwertykiem. Natomiast raczej introwertyzm dominuje nad moim ekstrawertyzmem. I kurczę, mam takie coś, że ja po prostu lubię spędzać czas z ludźmi, ale jak powiedzmy, że dwa dni z rzędu spędzę z ludźmi, to trzeci już wolę siedzieć przy kompie albo siedzieć sobie gdzieś tam usiąść, poczytać książkę, wolę się uspokoić, siedzieć sam. Że jakby dwa dni mogę siedzieć imprezować, a trzeci dzień już muszę sobie usiąść sam i trochę odpocząć, bo już nie mam siły na to. Nie żeby mnie to męczyło, ale jakby trochę zużywa mi to energię. Mam takie wrażenie, że mogę porównać moje kontakty z ludźmi, to coś na bazie tego, jak ta energia z Zeldy. Że niby lubię się wspinać, ale ogólnie ten zielony pasek mi spada i muszę trochę przykucnąć, żeby ta energia mi się odładowała. Autobusem, żeby było taniej. O mój Boże, autobusem to byś tam jechał z 12 godzin. Samochodem z 7, czy tam z 8, zależy gdzie mieszkasz oczywiście w Polsce. Kojarzę tylko umiejętności i wygląd, nazw nie. Okej. Okay. Tak masz, no widzisz. No ja właśnie tak mam, że... Ja tak z 2-3 dni mogę spędzać ze znajomymi, ale później muszę odpocząć już. Znaczy, wiesz co? Akurat nie wiem, Rafał, jak ty to rozpatrzasz, ale zdaje mi się, że do pisania trochę trzeba mieć kontakt z ludźmi, bo ludzie trochę chyba motywują, trochę dają ci nowe info. Nie wiem, on mi się tylko zdaje. Może wymyślam. Tędy, idź za mną. Znaczy, ja się cieszę z czegoś takiego, czym jest XXI wiek, czyli że my możemy się spotykać tak wirtualnie, na wirtualnej kanapie, mówię na live na przykład. Wiecie, że kiedyś to nie było możliwe. A teraz jakby, dzięki temu, że jest internet, możemy jakby siedzieć w naszej strefie komfortu, siedzieć na dupie w domu u siebie, a jednocześnie gadać z innymi ludźmi, to jest super przyjemne. Tak, ale przed kim się ukrywasz? Siema, Margin, w co grasz? Masz w opisie. Więc ogólnie cieszę się z tego, że mamy taką możliwość, że to dla ludzi introwertycznych jest bardzo dobre. Pytanie brzmi, czy to też trochę nie powoduje tego introwertyzmu, że on się bardziej rozszerza, nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie znam statystyki na ten temat. Może być jakaś korelacja między rozwojem elektroniki i kontaktu dalekosiężnego z jakimś tam introwertyzmem czy innym tego typu, ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Artysty nie zrozumiesz. Ja akurat jeżeli chodzi o artyzm, mam takie... To, że ktoś coś stworzy, nie od razu nazywałbym go artystą. Już ci mówiłem, Revrax, że masz wysłać mi książkę do poczytania, to mi nie wysłałeś, cholera. Pewnie chcesz, żebym kupił, co? Jak masz wydaną książkę fizyczną, to od ciebie kupię. Jeżeli masz jakiś nakład, to chętnie od ciebie odkupię książkę. Nawet nie wiedząc, o czym jest.
Widzę światło. Tak samo jak chciałem odkupić od Eksterka, chciałem odkupić płytę, bo miał swoją płytę nagrał. Chciałem od niego odkupić, ale w końcu chyba nie wydał fizycznej. Chyba nie wydał w końcu tego na płycie, a chciałem kupić. Więc jakbyście mieli coś własnego wydanego, to ja chętnie odkupię od was. Na pamiątkę od widzów, że mam ten, że takich artystów mam, znam. Sklerozę mam, a fizycznej nie mam. Fizycznej sklerozy nie masz, czy nie masz fizycznej kopii? Szkoda, bo ja najbardziej lubię fizyczną, kurde, kopię. No ale wiadomo, wydawać to też pozdro, nie? Ale byś kiedyś wydawał, to ja chętnie odkupię. To mówisz, że wciąż zbierasz na sfinansowanie... Aha, i wydawcy. Może ten. Może jakaś Unia Europejska i jakieś dodatki. Z tego co wiem, Unia Europejska dużo daje pieniędzy dla artystów. Jeżeli już tak mówiłem o tym słowie, ja, dla mnie to nie jest artyzm. Pisanie książek nie oznacza, że jesteś artystą. Artyzm to jest coś innego według mnie, że... No ale to już moja nomenklatura, nie? Ale strzał. Ale jakbyś tam kiedyś coś tam ogarniał, to ja chętnie. Ja na maksa bym chętnie bym kupił. No nie chodzi mi o to, że chcę teraz za darmo, bo cebulka to za darmo, tylko ty normalnie kupić, wiesz, wesprzeć i takie rzeczy. Więc jak coś, to pamiętaj. Chyba, że odjebiesz jakąś książkę za 200 za sztukę, no to się zastanowię, nie? Ale tak wiecie, w jakiejś normalnej cenie to tak najbardziej. Wiem, że my malutcy musimy się wspierać, czymkolwiek, cokolwiek robimy. Tu jesteś, China. A tu u góry jesteś, Jezu, ja tego nie widzę w ogóle. Co on taki jest? Zbyt blisko. $40 za cały tekst. A musi być wydawca? Napisz do tego, do... Jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem teraz. Do tego go od reklamy w Millennium. Jak on się nazywał? Radek Kotarski. Do Radka Kotarskiego napisz. On ma swoje wydawnictwo internetowe, gdzie książki fizycznie sprzedają. I tam można, może da się dołączyć do nich w takim jakiejś kolektywie, czy coś tego typu. Artyzmu nie da się kupić, to trzeba mieć. Czy nie da się kupić? To znaczy, że nie da się kupić. Zapytaj mecenasów. Zapytaj Łukasza, mojego mecenasa, czy da się kupić artyzm. On kupił mój artyzm za sporo dotacji. Mój autyzm, znaczy się. Mój autyzm bardziej, no. Trochę niezabawne śmiać się swoich żartów. Właśnie coś w tym stylu znalazłem. A, widzisz, no to podobnie myślimy tutaj, w tym kierunku. Ale oczywiście ja nie robiłem researchu w tym temacie, bo miałem pisanie... Znaczy, ja bym chciał napisać książkę, ale ja jak będę pisał książkę, to ja bym pisał książkę coś w stylu właśnie bardziej, jak on się nazywał, z szynką na raz. Pamiętacie autora, szynkę na raz? Kurde, Charles Bukowski, o. Ja bym pisał to w formie Bukowskiego, znaczy chciałbym coś takiego zrobić. Taki wulgarny tekst, prostym językiem napisany, kolokwializmów mnóstwo, taką obyczajówkę odjebać, takie coś bym chciał zrobić. Coś takiego nieprzyzwoitego. Coś tego typu by mnie kręciło. Dobrze, Refrakt, fajnie wiedzieć, co się robi, co się chce robić w życiu. To jest ciekawe. To jest przyjemne. Na pewno. Jezu, gdzie mam teraz iść z tym wszystkim? Nie, tam musisz poczuć jakąś książkę, no czemu nie? Ja często dostaję jakieś do recenzji książki, wbrew pozorom jestem małym kanałem, ale na przykład często odzywa się do mnie wrocławskie wydawnictwo,
Wysyła mi książki jakieś do przeczytania. Oczywiście, wiadomo, tam ja nie mogę zaoferować im jakieś reklamy, ale wysyłają mi jakieś próbki. Znaczy próbki, no nie znaczy, że pół książki wysyłają, tylko wysyłają mi jakąś książkę do przeczytania. Ostatnio dostałem od jednego wydawnictwa książkę, dostałem książkę z mojej okolicy rodzinnej, gdzie ktoś tam napisał jakiś horror, też fajny. Dark Fantasy. No, Dark Fantasy w teorii to jest mój klimat. W sumie tak, no. Tak chyba najbardziej w tym kierunku był. Lubię czytać. Chociaż nie do końca, znaczy, wiesz, no, jeżeli chodzi o te Dark Fantasy, no to chyba najbardziej wydaje mi się, że ten. Najbardziej zdaje mi się, że chyba Tolkien tak ciśnie, co? Nie, fajny pomysł, kurde, fajny. No, pisać książki to jest coś ciekawego. Nie mówię, że to jest coś, co każdy powinien robić, każdy powinien spróbować, ale skoro w tych czasach można, to dlaczego nie próbować? Wydaje mi się, że warto w życiu próbować różnych rzeczy i szukać siebie, ponieważ mam wrażenie, że warto jest w życiu... że w życiu nie chodzi o to, żeby pracować wiecznie, tylko żeby jakoś żyć i robić coś ciekawego. Robić coś, co nas interesuje. Kiedy mówię ciekawego, mam na myśli coś, co nas interesuje. Niekoniecznie cokolwiek, niekoniecznie wszystko musi interesować nas wszystkich wzajemnie. Czasem chodzi o to, żeby jakaś działalność nas interesowała. Ale ja na przykład mam trochę inne podejście i ja nie mam coś tego, że ja chcę żyć z tego, co mi się podoba. Ja chcę pracować po to, żeby móc to robić hobbystycznie i ewentualnie na tym zarobić. Że to nie jest dla mnie jakiś taki wyznacznik, że chcę zarobić i teraz rzucam wszystko, będę teraz robił to, ponieważ chcę zarobić, nie? Nie o to chodzi. Bardziej lubię po prostu pracować, żeby móc później w wolnym czasie zajmować się tym moim hobby. Życie jest jedno. Podobno, nie wiadomo. Czysta strona 5. To sporo, nie? Sporo, ale nie jest to jakiś tasiemiec ogromny. No może nawet dobrze. No wiesz, bez przeczytania ciężko powiedzieć. No 300 stron to każdy może wykonać. Jak chcesz 300 stron, to możesz kliknąć Lorem Ipsum i ci wygeneruje 300 stron Lorem Ipsum. Chodzi bardziej o tę zawartość, nie? Właśnie często słyszałem o tym, że są problemy w pisaniu, że ma się dużo skrawków i ciężko to połączyć ze sobą w całość. Często czytałem o takim problemie, że ludzie mają dużo pomysłów, dużo jakichś takich opowiadań, ale nie potrafią tego przerzucić jakby w jakąś całość. Przebić to, przekuć to w całą książkę, tylko bardziej trzymają się tych opowiadań. Jak tam mam wleść? Wiem, gdzie mam wleść, ale nie wiem, jak tam mam wleść. Ja tak mam. A, widzisz. Niedobrze, niedobrze. Trzeba jakoś to później ogarnąć, nie? Znaczy chyba wydaje mi się, że dużą robotę też ma w pisaniu książki korektor. Połączyć może. No wiadomo, połączyć fajnie. Kurde, nie wiem jak to ten... Jak tam wskoczyć? O, ślinę tam? Ślina? Mnie przeraża ortografia. No zauważyłem, że cię przeraża ortografia. Musiałbyś... Więcej byś zapłacił za korektora niż za wydanie książki. Ja tam sobie grę robię. A, Cox, co ty robisz? Unity? Słyszałem, że ostatnio Unity jest bardzo popularny. Ja też się muszę za to zabrać, ale... Mam za mało czasu na to. Wolę grać w gry na razie. Na razie chcę grać w gry. Jak mi się znudzi YouTube, to sobie będę szukał czegoś innego. Na razie poświęcam mój czas YouTube'owi. Gdzieś tu wyżej mogę wejść? Nie tędy? Kurde. Helsinga kojarzę? Kojarzę Helsinga, ale nie oglądałem nigdy do końca. A planowałem nawet kupić sobie mangę Helsinga, ale
Na razie jeszcze. Na razie jeszcze nie zrobiłem. Cholera, kolejni najemnicy. Panicz miał rację. Ten auto-aim jest boski, uwielbiam tak strzelać. Jest, padł. Nie, dobrze ci znajomy powiedział, bo zawsze trzeba kontynuować, bo nie od razu pierwszą książkę, jak na przykład napiszesz, to będzie hit. No czasami tak bywa, że ludzie robią hit jako pierwszą książkę, ale później często ich też presja załatwia i nie robią kolejnych dobrych. Ale kurde, fajnie to pisać. Jeśli chcesz zostać programistą, to muszę ogarnąć Unity. Jeżeli chcesz zostać programistą, to nie musisz ogarnąć Unity, ponieważ to znaczy bycie programistą. Programistą możesz być w wielu językach. Programistą możesz być frontendowym, backendowym, możesz tworzyć aplikacje, możesz tworzyć strony. Żeby być programistą, nie musisz w ogóle programować z Unity. Jeżeli chcesz zostać projektantem gier, też nie musisz programować w Unity, możesz robić inne rzeczy. To zależy jaki jest twój wybór, nie? Do tworzenia gier Unity to jest ok, dobra sprawa, ale nie musisz. No w cepie możesz robić, możesz w wielu językach to robić. No chodź sam! Czy to jest stabilne? Jak wszystko inne tutaj! 1000 wyświetleń? Nie, no sporo, no toż 1000 wyświetleń, 1000 osób, które spojrzały na to? Jak dla mnie to jest dobry wynik. 1000 osób, które się zainteresowało twoją twórczością. Ile z tego dotrwało do końca? Ale ja chcę, no to jak chcesz, to chcesz, ale... Nic nie... Ja bym nie zaczynał od Unity, ja bym zaczął od jakiegoś języka typu C++. Ponieważ musisz się nauczyć podstaw logicznego myślenia, jakichś wariantów logicznych, tych jak to się nazywało, tych reguł, podstaw programowania, logicznego myślenia, programistycznego myślenia. Wbrew pozorom, warto zacząć od innego języka, żeby trochę bardziej się nauczyć myśleć w ten sposób. Podziel to przez 30, bo to sumuje wszystkie rozdziały. Tysiąc podzieli na 30. O kurde. Sporo te rozdziały, naprawdę. Natomiast biorąc pod uwagę, że większość raczej utknęła w tych pierwszych rozdziałach, no bo wiadomo, że zawsze większość odpada w tych pierwszych. Nie żebym ci tutaj chciał oceniać albo coś negatywnie, no ale to chyba tak zawsze jest. No to wiesz, nawet sporo, nie? Ile tam wychodzi? 1000 podzielić na 30 to jest... Z 33,333 osoby przeczytały każdy rozdział. Czyli 33 osoby potencjalnie skończyły książkę. No, sporo osób, no co ty? Średnio czytali całość, no wiadomo, zawsze się ludzie odrywają, ale to nie jest zależność tego, czy książka jest dobra, czy zła, tylko po prostu ludzie się... Żyjemy w czasach, w których każdy musi walczyć o naszą atencję. Wiecie, że kiedyś było tak, że dużo było czasu, kiedy się nudziliśmy. Teraz czasu, że się nudzimy, jest bardzo mało. Większość czasu robimy coś. Raz robimy to, raz robimy sram to. Bez przerwy coś. Więc teraz, kiedy jakieś medium chce nas przyciągnąć, musi bardzo, bardzo być przyciągające, bo inaczej po prostu ciężko nasz czas zabrać. Więc nie ma co się tutaj przejmować, no bo to też wiecie. Ludzie, którzy... A też druga strona metalu jest taka, że jeżeli coś człowiek ma za darmo, to też nie dba o to za bardzo. I też nie szanuje tego mocno. Zwyczaj jest tak, że ludzie szanują to, za co zapłacili, ale też nie zawsze. To też się zmienia. Pisze drugi raz. Jak na razie piszę scenariusz i tworzę rysunki sobie tej postaci. Aha, chodzi ci o grę, tak, Koksu? No to też fajny pomysł, nie? Trzeba to jakoś porysować, potworzyć. To jest fajny proces. Dzięki, Skidrider, że posiedziałeś. Trzymaj się. Hej, hej. No musisz chyba wyrobić swój styl, nie? To też prawda. Na przykład, czy pierwsze książki, na przykład Stephena Kinga, to jest taki autor, którego lubię i czytam tak dla relaksu, bo nim, powiedz sobie szczerze, Stephen King nie jest pisarzem, który jest wybitny, ale pierwsze książki miałem wrażenie, że bardzo dużo z Lovecrafta wyciągał, że takie było, takie podciąganie pod Lovecrafta, a teraz wyrobisz taki wyjątkowy styl, więc
Trzeba czasu, nie? O kurwa, rzuciłem źle, tam bardziej chciałem rzucić. O Jezu, jak się odbił ten granat. Ten, co tam się chowa w ogóle, ziomeczek jakiś, kurde. Znaczy do science, akurat science fiction to jest taki trudny temat, że science fiction trzeba mieć bardzo dużo wiedzy. Ponieważ science fiction to jest domena ludzi, którzy mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Nie wyobrażasz sobie, że ktoś pisze science fiction, nie mając naukowej wiedzy na jakieś tematy. To trzeba robić bardzo dużo researchu. Tak w mojej opinii. Inaczej piszesz tak czy siak fantazy. Wydaje mi się, że magią science fiction jest to, że jest tak inteligentnie napisane, że mam dużo... Na przykład za to bardzo lubię to Solaris. Solaris było napisane przez... zapomniałem nazwiska. W każdym razie Solaris i jego autor po prostu... mam wrażenie, że to wymaga wiedzy. I każda książka według mnie wymaga wiedzy, jeżeli chodzi o science fiction. Że science fiction właśnie... Siłą science fiction jest to, że tam jest ukryta wiedza. Ukryte badania, ukryte jakieś przewidywania w przyszłości. Nie tylko na bazie tego, co tam się wydaje, tylko głównie na bazie tego, co jak nauka nam trochę mówi. Tak mi się wydaje, że to... Ale to mnie to jara, nie? Każdy może robić, co chce, nie? Na razie. Lepiej się nie zatrzymywać. I mam wrażenie, że science fiction wymaga tej wiedzy sporo. Lem, tak w ogóle. Stanisław Lem. Jeżeli chodzi o Solaris. Świetny autor, uwielbiam. Teraz mam iść. Ej, Nathan, chodź. Nie mam iść. Podsadź mnie. Jasne. No, książki to jest dobry temat. Panie, książki pisać. Wydaje mi się, że to jest ciekawa sprawa. Kiedyś się zgadamy, że Revrax będę ten... Jak zajmę się z powrotem robieniem audiobooków, muszę się nauczyć jakoś to tak robić płynnie, ponieważ zazwyczaj albo robię to na odpierdol na raz i wtedy to słabo brzmi, albo zajmuje mi to tyle czasu, że tej książek nigdy nie skończę. To jak będę kiedyś robił kanał z audiobookami, to będę z tą gadał, czy nie chciałbyś ten udostępnić praw do książki, żeby ją przeczytać. To byłoby fajne. Takie kooperacje robić z autorami. Wiadomo, jest ciężko. Uważaj, do ziemi daleko. Najważniejsze jest spróbować. Wydaje mi się, że najważniejsze jest spróbować, bo jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Audioptak.pl. Nie, mam kanał Audioćwierk. Tam wstępnie coś nagrywałem, ale nagrywałem to na raz. No nie wyszło to zbyt dobrze, to przerwałem i na razie się przygotowuję, żeby to zrobić lepiej. Mam kanał Audioćwierk, który planuję reaktywować. Znaczy, robiłem testowo, ale nie czytałem zbyt dobrze. Niestety, wiecie, są dwie metody. Albo czytam wszystko na raz, od razu, i wtedy się trochę mylę, wiecie, popełniam błędy. I to jest problem. Albo robię to tak dobrze, czyli nagrywam po zdaniu, wiecie, jak się pomylę, to cofam, ale to wtedy, wiecie, jeden rozdział zajmuje mi miliard czasu. I później wyobraź sobie, że mam nagrać całą książkę. To później latami będę robił te książki. To musi być jakaś taka optymalna metoda na to wszystko. Ale muszę jeszcze nad tym popracować. Damy radę, idź dalej. Natomiast to jest mój taki projekt, do którego chcę wrócić za jakiś czas, ale jeszcze chwilę, jeszcze trochę. Muszę się na to przygotować. Jak tam u ciebie? Nieziemski widok. Ponieważ wiecie, to też inaczej jak się robi coś dla kogoś, a to innego się robi tylko dla siebie. Ponieważ kiedy miałbym tam dużo słuchających, to wiecie, to się robi to dla kogoś, to się stara, bo to jednak to działa. Ale kiedy się robi tak, jak ja robię teraz, no to po prostu tracę motywację i myślę sobie, nie, dobra, okej, muszę nad tym popracować jeszcze. Tak myślę, że to po prostu wymaga ode mnie większej ilości pracy.
A w każdym razie mam takie coś, taki pomysł, żeby robić audiobooki. Znaczy planuję te audiobooki, trochę źle podszedłem do tego, muszę to trochę przeprostować bardziej. 5 na 17 książek? O kurde, ale tam ciśniesz. Głodny artysta z ciebie. Te artysta słowo to jest dla mnie w ogóle mi nie pasuje do wszyscy, że tak wszyscy artystami są, trochę mnie to zadziwia. Nie, rozumiem, no niektórzy tak mają, że lubią się rozdzielać, że mają jakiś nastrój na jedną rzecz, więc robią jedną rzecz. Ja na przykład jestem taki, że ja jestem jednokierunkowym, ja jeden proces muszę robić naraz. Jak robię więcej rzeczy niż jedną rzecz, to nie robię żadnej tak naprawdę. A to ja tak mam, nie? To jest... Wow, trochę mi się spadało. Taki trochę z ciebie będzie ten, Mirosław Mróz, ten co tak pisze, co miesiąc jedną książkę wydaje. To jest zawodnik niezły, kurde. Znaczy nie jestem fanem, bo według mnie te książki są słabe, ale napierdala to naprawdę niemiłosiernie, te książeczki. Tak bardzo napierdziała te książki, że nie ma, że nawet na korektorów już nawet nie zatrudnia, ponieważ nie ma czasu, żeby ktoś to jakoś korektę na tym robił, tylko raczej od razu wydajemy i tyle. Co za jazda. Jezu. Autorski świat, no to jest grube, żeby stworzyć takie uniwersum w swoje własne. Być takim lokalnym głuchowskim. Sorry, Głuchowski, ponieważ on chyba mówi, że nie chce za bardzo być, żeby jego nazwisko było po rosyjsku czytane. To po angielsku, Głuchowski. Cokolwiek. Mam to wszystko zrobić, tak? No, coś w tym stylu. Taka sytuacja. Trafiliśmy do bogatej dzielnicy, ale nie mieszkalnej. Jak sądzisz, to jakiś budynek władz? Pewnie. Budynek władz piratów? Może no ciekawe. Za gospodarowaniu przestrzennym. Tak. I płacili podatki. Kto wie? Aż sam się w tym gubię. Znaczy, wydaje mi się, że w takich sytuacjach warto przeanalizować twórczość Tolkiena. Jak gdybym zajmował się pisaniem książki swojej takiej fantazy, to najpierw przeanalizowałbym to, jak to robił Tolkien, Tolkien. Jeżeli chodzi o to jak on to wszystko rozpisał, bo wiecie, że to nie było tak, że Tolkien sobie usiadł i napisał książkę. Tolkien sobie to rozpisał wszystko. Rozpisał wszystkie języki, stworzył języki na bazie wszystkiego, stworzył wizualizację postaci, notatki, kim są postaci, dopiero wtedy zaczął tworzyć całą historię. Tak przynajmniej z tego, co ja gdzieś tam czytałem. Ale wydaje mi się, że to można robić taki research głębszy i po prostu zobaczyć, jak on to robi, wyciągnąć z tego swoje własne wnioski. Wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby wyciągać dużo wiedzy od innych pisarzy. Wydaje mi się, że żeby dobrze pisać książki, trzeba też dużo czytać książek. Mam takie wrażenie, ale chyba to, że ktoś, jakiś pisarz to kiedyś mówił. Nie wiem, czy nawet, czy nie King. Ale King to jest w ogóle inna historia, bo King to jest... To on tam ćpał więcej ćpał niż książki pisał, że sobie przyćpał sobie i zaleśnienie napisał. Interregnum? Co znaczy interregnum? To jest druga książka, tak? Interregnum. Księga Cieni to jest trening, a interregnum to jest druga książka i to już jest poważna praca, tak? Czy interregnum to jest jakieś słowo? Po łacinie bez królewie. Po łacinie, niezła jazda. To już widzę, że to jest podstawa. Jakbym pisał książkę, która ma tytuł po łacinie, to bym stworzył tam bohatera, który używa łaciny. W sensie, nie używa łaciny cały czas, ale robi wtrącenia z łaciny. Jakieś cytaty z łaciny, jakieś słowa z łaciny, albo jakąś grę. O mój Boże, książka taka podróżnicza jak Nathan Drake z historią z jakiejś łacińskiej sprawy. O mój Boże, to byłaby jazda, no. Taka przygodówka.
No niezłe. Ale takie coś zebrać to też trzeba. Łeb na karku. Tutaj mam wskoczyć, cholera. Nie mogę znaleźć platformy, w którą mam ruszyć, żeby wskoczyć wyżej. Gdzieś tu wyżej trzeba skoczyć, ale którędy? Tą szafę? Nope. Cholera.